Jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie. Nie słyszałem. Tak jest, kapitanie. Kto? Studio w Krakowie, wymienił na dom. Ela Knaga. Polska kanalia Elżbieta Gawin. Nie czytam. No i on zaczął wrzeszczeć. Ale to trzeba mieć przejebane, żeby mieć męża pedała. Ja to strasznie się tym zirytowałam, nie? Bo co ja mam wspólnego z tym, co robi mój były mąż? No, słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Ciągle mnie ludzie dojeżdżają, maltretują, że mój były mąż zrobił to, a zrobił to, a zrobił tamto, a zrobił tamto, a tamto, a ten, a do więzienia pójdzie, a kogoś napadł, a bierze w kosmitów, a jest gejem, a ukradł komputer w sklepie, a komuś nie dostarczył tortu. Słuchajcie, gówno mnie to obchodzi, co on robi. Mój były mąż to jest facet, z którym ja byłam tylko 5 lat w związku, z czego tak na dobrą sprawę 3 lata w takim regularnym, bo poznaliśmy się w 2006 roku, w 2007 dzieliliśmy ślub, czyli w 2007, 8, 9, a w 2010 roku, jak Marysia się urodziła, to już się zaczęło między nami psuć. I właściwie już zaczął się proces rozstania. Myśmy się rozstali w 2011 roku, na przełomie 11 i 12 roku, 2011-12. To był po prostu faza, z którym ja poszłam parę razy do łóżka, wzięłam ślub, urodziłam dziecko, a potem się rozstałam i już jestem sama. I ostatnio nie bez przyczyny na tych live'ach różnych mówiłam, że miałam wiele różnych partnerów w życiu, sympatii i partnerów seksualnych. Z tego powodu o tym mówiłam. Nie żeby zostać jakąś tam osobą kontrowersyjną, ale żeby wytłumaczyć, że równie dobrze moglibyście te inne osoby też za nim nie wyśmiewać, że takiego miałam cały czas, jestem po prostu maltretowana za niego. No ale wracając do tej sytuacji w tym ogródku. Ten chłopak, ten nastolatek zaczął mnie filmować, o tak. Ja panią filmuję. Ja sobie myślę, kurczę, takim złomem jakimś, to przecież gdzie on mnie filmuje, nie? No i ja do niego tam, ty gówniarzu, i go tam próbowałam kopnąć w nogę. Próbowałam mu ten telefon wybić z ręki, normalnie rozwalić mu ten telefon, nie? A on tam, ja panią filmuję, co ty sobie myślisz, czemu mnie zaczepiasz, ciągle tu przychodzisz, kręcisz się koło samochodu, podrapałeś mi samochód. A prawdę mówiąc to ja nie widziałam nigdy, żeby on mi ten samochód podrapał. Bo ktoś mi tam podrapał, czy podrapałam o ścianę być może, ale po prostu no tak powiedziałam, żeby go wkurzyć, nie? Akurat tego nie jestem pewna, żeby on mi tam coś niszczył. Ale tak chciałam zrobić za dymę, za to, że mnie tak obraził po prostu po tym bloku bez powodu. No i on, ja panią filmuję, no i ja go wtedy tam halat, próbowałam go uderzyć w twarz, w głowę, rozbić mu ten telefon, nie udało się. I potem nagadałam mu, co mi ślina na język przyniosła. I w końcu poszłam, nie? Poszłam sobie tam z dzieckiem na spacer, byłam w Tesco, na ulicy Kaperadze zrobiłam zakupy, coś tam jeszcze, wpadłyśmy do mojej mamy, po 3 godzinach wróciłam, a ten film okazało się, że świetnie to wyszło. Już w internecie krążą, już na mojego Facebooka go ktoś wkleił, że ja biję nastolatków. Że ja próbowałam pobić nastolatka, zniszczyć mu telefon, chciałam go kopnąć i w ogóle jakim ja jestem strasznym chamem i skowysynem. Tam halat, próbowałam go uderzyć w twarz, w głowę, próbowałam mu ten telefon wybić z ręki, rozwalić mu ten telefon, nie? No nieważne, no zrobiłam co zrobiłam. Bardziej się opłaca kupić chyba markowe dzisiaj, bo one dłużej ci służą po prostu. Bo faktycznie takie adidasy niemarkowe, to one ci się rozwalają czasami po miesiącu. Czasami są tak zrobione, że zelówka brudzi, brzeg buta, rozłażą się. No a sądzę, że jakieś markowe obuwie sportowe to na pewno dłużej po prostu służy, nie przepuszcza wody, nie wykrzywia się. To samo oryginalny jeans, czy jakaś oryginalna odzież, więc na pewno to wcale nie jest jakaś oszczędność pieniędzy kupowanie jakichś szmat takich niemarkowych, niesprawdzonych, które włożysz jakiś podkoszulek czy bluzę niemarkowo z jakimś to domieszką jakiegoś plastiku, spocisz się i po godzinie śmierdzisz jak jakiś po prostu... Jakiś dziwny zapach w ogóle po prostu ten materiał wydziela w połączeniu z potem. Natomiast jak masz 100% bawełny, to możesz praktycznie chodzić cały miesiąc w takiej koszuli, nawet się nie myć i ona w ogóle nie będzie śmierdzieć, mówiąc wprost. Nie będzie wszystko pachnieć. Nie chodzi cały miesiąc w takiej koszuli, nawet się nie myć. Taka jest zaleta bawełny i lnu. Tak samo takie buty z domieszką plastiku, prawda? Włoży się nogę, zdejmie się w skarpetach czy bez i te buty po prostu potem strasznie przepotwornie śmierdzą, prawda? No to myślę, że te adidasy to nie będą. Będę mogła się nie myć nóg cały miesiąc i one nie będą śmierdzić, nie? Jak myślicie? Mogła się nie myć nóg cały miesiąc i one nie będą śmierdzić, nie? To chyba jest jakiś porządny materiał. Bo tak a propos różnych troli, hejterów, stalkerów, to oni się nabijają, że ja się rzadko myję, bo to widać, że jestem brudasem i dziecka też nie myję. Będziemy mieć markowe ciuchy, to nie wiem, ludzie się nie zorientują. Przykro mi, ale nie wyglądasz na całkowicie trzeźwą. No to, żebyś nie musiał dalej patrzeć na mój zapity ryj, to cię wyrzucam po prostu z live'a. Tylko znęcam się nad dzieckiem, jestem sadystką, świnią.
oszustką, złodziejką, prostytutką, alkoholiczką, mało wartościowym człowiekiem, lumpem, patologicznym patolem, osobą labilną emocjonalnie, niezdolną do wychowywania dzieci, nieodpowiedzialną. No i że właściwie to powinnam trafić do szpitala psychiatrycznego albo do więzienia. W więziennym szpitalu na zgniłym posłaniu nieznany młodzieniec umiera. Wiecz mu się porusza przy wolnym tonaniu. Och matko, ja synu twój umieram. Ci się pomogło w sądzie na pewno. Takie teoretyzowanie w twojej sytuacji jest co najmniej nierozsądne. Nie ma znaczenia, czy to robisz w formie prześmiewczej, czy nie. To znaczy, mere chrete. Sytuacja w sądzie rodzinnym jest taka, że mam tam przejebane, rozumiesz? Przejebane. Mam w dupie siebie, swoje życie i nie chodzi mi o to. Tylko jest mi żal tych wszystkich innych ludzi w Polsce, jak oni potrafią dokopać mnie. Nie, no to się po prostu można załamać. To znaczy ja się już załamałam tym, ale nie w sensie jakiejś depresji, że pójdę się utopić i w ogóle to wszystko jest do dupy, tylko powiem wam szczerze, że mi się już nie chce żyć. W tym sensie, że nie chce mi się działać, wątpiłam w ludzi po prostu. Kurwa, myślałam, że co jak co, ale ten sąd rodzinny to jeszcze jest jakaś instytucja, która wspiera rodziny. A przekonałam się na własnym przykładzie, że to jest instytucja, która rozpierdala rodziny. Rozpierdala. I w ogóle tak po prostu przykro mi było, bo ja nic nikomu złego nie zrobiłam, zawiozłam ją na ich je na tą mszę, chciałam być miła, chciałam, żeby było fajnie, chciałam zebrać energię na tego live'a. I kompletnie mnie to rozbiło, straciłam w ogóle wątek, no płakać mi się chciało po prostu, bo ja nie mam nikogo bliskiego, tylko to dziecko i tą mamę. Można powiedzieć w pewnym sensie, że to są dla mnie trochę takie toksyczne osoby, które cały czas stosują jakąś przemoc psychiczną, wyładowują swoje zmęczenie, swój gniew na mnie. I strasznie mi jest ciężko. Jedna istota z tego powodu, że jest za mała, żeby to zrozumieć, a druga, że już jest za stara, żeby to zrozumieć, co ja czuję. I tak mi jest strasznie ciężko. Duch. Słuchajcie, to jest strasznie, naprawdę ciężkie mieć tak kogoś toksycznego. Ja mam właśnie takie, można powiedzieć, toksyczne osoby w swoim życiu w pewnym sensie, bo z jednej strony córka z tego powodu, że ona strasznie też przeżywa te nasze problemy i tą swoją frustrację z tymi urzędnikami, problemy z tym mopsem, z tym sądem. I ona ten strach, lęk, tą swoją frustrację nie ma na kogo przelać, więc wyładowuje ten żal na mnie bardzo często. To samo moja mama, ale z innych powodów. To samo mój były mąż, ale jeszcze z innych powodów. Podobnie było z bratem. Jedynie ojciec, mój ojciec był taką osobą, że on jakichś swoich frustracji nie przynosił do domu i odszedł ode mnie. Chciałam wam po prostu powiedzieć, że życie jest fajne, naprawdę. W życiu jest dużo pięknych chwil, dla których warto żyć. I nawet jak czasami jest bardzo źle, otaczają was toksyczni ludzie, oni wam robią krzywdę, albo coś się nie udaje, bardzo czegoś pragniecie, a im bardziej się staracie, to bardziej jeszcze wam nie wychodzi. Macie takie wrażenie, jak na mnie patrzycie, prawda? Że staram się być zabawna, staram się robić coś fajnego, a wychodzi jakaś komedia. Że chcę się bronić przed tym sądem, a jeszcze... Widzicie, okazało się, że nie tylko jestem do dupy fotografem, nie jestem blogerem, nie jestem liverem, ale jestem po prostu ludzką kanalią, śmieciem, szmatą, która krzywdzi własne dziecko. Wyobrażacie sobie, jaką to trzeba być straszną świnią,
żeby się dopuścić do krzywdzenia własnego dziecka? Natomiast po prostu w życiu warto żyć i ja się nie poddam, będę działać. W życiu warto żyć.